Chciałem na samym początku przywitać wszystkich gości na forum towarzystwa, wszystkich przyjaciół i sympatyków archiwum ze specjalnym ukłonem tutaj do księdza profesora, który nas zaszczycił i poświęcił swój cenny czas na referat i przedstawienie nam swoich badań, które prowadzi m.in. tu w naszym archiwum. Przywitanie wszystkich gości odbywa się w obecności pasterza diecezji, księdza biskupa, któremu jestem wdzięczny za objęcie patronatem honorowym programu, który realizujemy, jak również za przybycie i z własnej inicjatywy opóźnienie spotkania, które sam ksiądz biskup organizuje w innym miejscu. Aby nie przedłużać, jako że nasze spotkania mają zawsze charakter roboczy i nie przetrzymywać księdza biskupa zbyt długo, zapraszam do zabrania głosu krótkiego i jestem wdzięczny. Niech będzie pochwały Jezus Chrystus. A szanowni Państwo, przyjdą siostry, przyjdą księże, profesorze. Jak już kiedyś powiedziałem, historia to gdzieś taki mój cień lat młodości i przygody z księdzem profesorem Humorem, ale jednocześnie już będąc starmowie w pewnej rozmowie z księdzem profesorem Adamem Nowakiem zapamiętałem sobie nazwisko księdza Wróbla, archiwisty tej naszej diecezji kiereckiej. I tak się też stało, że siostry Bernardynki, które obchodzą dwusetlecie swojego pobytu na świętej Katarzynie, zechciały z księdzem profesorem Zygmuntem wznowić taką część publikacji, którą on kiedyś przygotował na 50-lecie tej obecności tam niejako w sercu gór świętokrzyskich. Więc sam też odkrywam te pewne sytuacje, wydarzenia, bo historia ziemi świętokrzyskiej, diecezji kieleckiej, chociaż nie jest długa jako historia kościoła partykularnego, ale nosi tak wiele znamion i historycznych i postaci, które tę historię tworzyły. Dlatego dziękuję bardzo serdecznie księdzu doktorowi Andrzejowi za zainteresowanie mnie również i tym spotkaniem. Życzę Państwu takiej twórczej pracy i myślę, że te wszystkie przedsięwzięcia będą służyły wydobyciu na świat tego, co czasem jest tym skarbem ukrytym. Niektóre rzeczy trzeba z mozolem wydobywać, inne łatwiej przechodzą. Ze swojej strony bardzo przepraszam, ale jest spotkanie w seminarium z duszpasterzami młodzieży, które odbywa się o godzinie 16. Myślałem, że to jest w tym samym budynku, no ale niestety muszę tam przyjść z konieczności, też moja obecność ogranicza się do powitania i do życzeń, do takiej twórczej pracy. Życzę pięknych dni wielkopostnych, ale jeszcze piękniejszych przeżyć paschalnych. Szczęść Boże. Edukacji publicznej w referacie badań naukowych
i owoce swoich prac przedstawia też choćby w książce poświęconej prześladowaniu zakonów, właściwie zakony pod presją bezpieki, aparat bezpieczeństwa wobec wspólnot zakonnych na terenie województwa krakowskiego w latach 1944-1975. Nie jako zakonnicy, jako tej, która się zajmuje tą historią. Jest to temat też szczególnie drogi, dlatego ta książka jest jakoś tak bliska mojemu sercu. Ale ksiądz profesor prowadzi także wiele badań naukowych. Obecnie realizuje projekt dotyczący prześladowania księży, represji wobec księży z terenu Małopolski, z terenu dawnego województwa krakowskiego. A ten teren to także południowa część naszej diecezji kieleckiej, stąd badania, które ksiądz profesor prowadzi w naszym archiwum i z którymi owocami, których zechce się w jakiejś mierze z nami tutaj pewnie podzielić. A ten zakres represji to nie tylko więzienia, to nie tylko kapłani, którzy umierali w więzieniach, jak choćby ksiądz Opolski z Wodromia, ale to także kapłani, którzy byli w różnorodny sposób represjonowani, czy przez donosy, czy przez ucisk fiskalny, finansowy, represje przez niepozwalanie na objęcie parafii, czy na podjęcie pracy katechetycznej. Cała gama tych represji właśnie zostanie nam przybliżona i oddaję już głos księdzu profesorowi. Dziękuję Pani Siostro za to powitanie i przedstawienie. Ja ze swojej strony, ponieważ wszyscy tak tutaj od księdza biskupa poczynając powołują się na historię i na wielkie sprawy, ja też chciałem się powołać na siostrę Danutę, która dla wielu badaczy jest takim dobrym duchem, bo wiadomo, prawda, w tym środowisku często męskim, tak, chociaż dzisiaj dzień chłopaka, czy dzień mężczyzny, to warto wspomnieć, że kobiety zawsze są tymi dobrymi duchami, zwłaszcza między historykami. Bardzo dziękuję księdzu Andrzejowi, księdzu dyrektorowi za zaproszenie mnie tutaj, ponieważ współpracujemy już od pewnego czasu nie tylko na tej niwie archiwalnej, jak wspomniała siostra, ale także różne projekty badawcze prowadzimy i ja od kilku lat realizuję taki, można powiedzieć, już sam indywidualny, swój własny program, doszukując się represji, jakie były względem duchowieństwa, zwłaszcza w Małopolsce, prowadzone. A wszystko zaczęło się, proszę Państwa, od osoby, której chciałbym dzisiaj zadedykować ten właśnie mój występ, kiedy byłem proszony o to, to jeszcze ta osoba żyła, ale już przed miesiącem zmarła. W 1984 roku, w 1985-1986 ksiądz profesor Daniel Dolszewski dla nas w Krakowie, kiedy rodził się Uniwersytet Papieski, wtedy Papieska Akademia Teologiczna, miał właśnie wykłady i opowiadał o rzeczach, o których myśmy nie chcieli wierzyć. A po 10 latach, latach 90. przyszła inna refleksja. Skąd on to wszystko wiedział? Bo mówił o takich sprawach, których myśmy się nawet nie domyślali, jak depresjonowany był Kościół. A później w roku 2005 poprosił mnie wówczas już prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pan Jan Skurtyka, by rozpoczął jako osoba duchowna w Instytucie Pamięci Narodowej, gdzie pracuje tatowo, właśnie takie badania. Badania związane z represjami, które już niestety nie pod wpływem prezesa, ale pod wpływem innych osób zostały, czy próbowane jest kanalizować w taki bardzo nieprzyjemny, niebezpieczny temat, który nazwano powszechnie lustracją. I właściwie chciałbym pokazać duchowieństwo nie jako represjonowane, tylko jako duchowieństwo konfidencji, jako konfidentów, jako ludzi złych, niedobrych. Próbował to prezes Kurtyka odkręcić, nie udało się. Później do tego projektu na krótko przystąpił, by pokazać represję duchowieństwa minister Jarosław Gowin, ale właśnie wraz z jego odejściem z rządu też się to nie udało i nadal jestem sam, nadal te właśnie badania prowadzę. To tak właśnie woli pewnego wstępu. Chciałbym, czy tak powiem, zapytać Państwa, czy postawić takie pytanie, dlaczego właśnie taki tytuł księża diecezji kieleckiej, represjonowani,
na terenie województwa krakowskiego. Chodzi oczywiście o pewien teren, który leży tak pośrodku niejako Kielc i Krakowa, taki pas charakterystyczny, który właściwie nie ma tak naprawdę jakiejś geograficznej, tak można powiedzieć, nazwy, ale jest to teren, który właściwie został przez całe dziesiątki, nawet setki lat upamiętniony w historiografii i w historii Polski jako teren wybitnie nasycony elementami patriotycznymi. Tylko ogranicza się do II wojny światowej. To właśnie okolice Wolbromia, Skały, Olkusza, Miechowa, gdzie bardzo dużo kapłanów zaangażowało się w działalność patriotyczną, gdzie bardzo wielu kapłanów zaangażowało się w działalność niesienia pomocy Armii Krajowej, Batalionom Chłopskim, później także innym formacjom zbrojnego podziemia, za które byli ci kapłani represjonowani już podczas wojny. Mamy wystarczające dowody, że mimo iż wielu kapłanów, nie patrząc na to, jacy to są partyzanci, że na przykład często mają proweniencję Armii Ludowej, pomagali, to przez tych właśnie partyzantów byli represjonowani podczas wojny i prześladowani. I ten cały ciąg represji Armii Ludowej, NKWD, UB, SB, Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa ciągnie się od 1943 roku aż po właściwie po lata 90, a nawet i można powiedzieć jeszcze dłużej. O tym właśnie chciałbym Państwu powiedzieć. Diecezja Kielecka, o której będę mówił, to jest ta nieco inna, to do roku 1992. Można tutaj jako zobaczyć na tej mapce, że ona jest w taki sposób rozciągnięta, tak nieco ciągnie się właśnie dalej i jest blisko Krakowa. I kiedy nałożymy niejako na to mapę z województwa krakowskiego z 1946 roku, to zauważycie Państwo właśnie, że ta, to województwo jest takie rozciągnięte, zresztą tak w kierunku Śląska niejako biegnące. I to znaczy ta południowa część, o czym będę dzisiaj mówił. Na tym terenie leżały powiaty olkuski, miechowski, proszowicki. Mamy wyżej Pińczów, Kazimierze Dolną, Jędrzejów. To znaczy to miejsce, gdzie było największe skupisko działań Armii Krajowej, gdzie było największe skupisko działań batalionów chłopskich. Wystarczy wspomnieć, że na pograniczu właśnie tych województw i diecezji właśnie powstała w 1944 roku w okolicach Tonika Kościewskiego, jak Państwo jedziecie do Krakowa, miejscowość Biały Kościół, mniej więcej to na tej wysokości, powstała Republika Partyzancka, gdzie przez 6 tygodni zalegli partyzanci z Armii Krajowej w liczbie około 300-500 osób, ta liczba stopniowo topniała, kiedy odskoczyli z Sansygniowa, gdzie prowadzono walki, ponieważ nie mogli przebić się w kierunku, już to był sierpień, 34 roku, nie mogli przebić się w kierunku Warszawy, pójść na pomoc Warszawy, to dlatego właśnie odskoczyli w dół, tak jak to nazywali, i właśnie tam przez przeszło 6 tygodni była taka republika partyzancka, gdzie Niemcy, mając w dyspozycji czołgi, lotnictwo, wyspecjalizowane jednostki SS-owe czy z Galicji, Ukraińców, którzy dobrze działali w lasach, pracowali właśnie te lasy, bali się tam po prostu wejść. I proste pytanie, dlaczego tam mogli się ci partyzanci skupić? Tronik Koszyniewski liczył wówczas 40 ton. Pomyślcie Państwo, jaki wysiłek logistyczny, żeby tych 40 kilka domów przyjęło około tych 300-500 partyzantów. Właśnie pomagali okoliczni tuż pasterze, zarówno z diecezji krakowskiej, jak i z diecezji kieleckiej, którzy zaopatrowali w żywność, zabezpieczali chorych, rannych, tych, którzy byli spaleni, wygłosili inne. To wszystko właśnie działo się poprzez duchowieństwo. Kiedy mówimy o tym duchowieństwie lat wojny, właśnie tego pogranicza, diecezji jednej i drugiej, tych pojedynczych, to jest rzecz niezwykła, to są bohaterowie, o których bardzo często my zapominamy, ale nawet nie wiemy, że byli to właśnie ci bohaterowie. Ale tak naprawdę to jest tylko to, co mnie pewnie wstęp. Potem byśmy sobie uzmysłowili, że ta południowa część diecezji kieleckiej, która leżała na terenie województwa krakowskiego, tego w latach 1944 do 1975, w tym pierwszym okresie, była narażona na bardzo mocne szykany. Dlaczego? Proszę wiedzieć, że województwo krakowskie było nasycone bardzo dużą ilością kapłanów, zakonników, sióstr zakonnych,
i właściwie to był taki wielki poligon doświadczalny dla wielu późniejszych dyrektorów urzędów do spraw wyznań, dla różnych działaczy partyjnych, właśnie w tych komórek tak zwanych kościelnych oraz dla funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i Służb Bezpieczeństwa. I tam w Krakowie uczyli się, jak zwalczać, jak represjonować, jak niwelować, jak ograniczać działalność kościoła. I dlatego właśnie te działania, które były na przykład prowadzone w Kielcach przez Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Kielcach, przez nawet Komitet Wojewódzki były znacznie, mówię o Parku oczywiście, były znacznie mniejsze w stosunku do tego, co było do Krakowa. Tak więc kapłani, którzy pracowali w języku kieleckim, jeśli pracowali w tej części krakowskiego województwa, byli narażeni na gorsze szykany, byli bardziej represjonowani, kiedy odchodzili z tego terenu do północnej części, na przykład już diecezji kieleckiej, tam był względny właściwie spokój. Proszę Państwa, kilka takich króciutkich danych, byśmy sobie pewne rzeczy uzmysłowili. Otóż na terenie województwa krakowskiego do roku 1975 na tym małym takim obszarze, który tutaj widzimy na tej mapie, było przeszło 1500 kapłanów diecezjalnych. Niemal tyle samo było kapłanów i braci zakonnych oraz około 2-2,5 tysiąca śródzakonnych. To była bardzo duża grupa. Ponieważ nie umiano skanalizować tych działań wobec duchowieństwa w latach 50., a obligatoryjnie na początku lat 60. na wszystkich duchownych, którzy mieli święcenia kapłańskie, na mężczyzn kapłanów, braci zakonnych pozostawiono, później także podłączono kleryków, założono teczki ewidencji operacyjnej na kapłanów. W przypadku sióstr zakonnych, które były przełożonymi domowymi, na pewno były prowincjalnymi czy generalnymi, prowadzono różnego rodzaju sprawy, aby rozbudować wokół nich sieć. Ta duża ilość kapłanów domagała się i braci zakonnych, i sióstr zakonnych domagała się specyficznych działań. Tak więc na terenie województwa krakowskiego rozpoczęto pewnego rodzaju taki, można powiedzieć, poligon, jak dokonać po pierwsze zniszczenia kościoła, po drugie jak dokonać penetracji środowisk kościelnych i po trzecie jak dokonać rozbicia tego kościoła. I równolegle prowadzono zarówno w Krakowie, jak i w Katowicach, przepraszam, w Krakowie i w Kielcach, dwie wielkie sprawy, które również miano prowadzić w Katowicach, to się nie udało. Mam tu na myśli tak zwany proces kurii krakowskiej, który został wzbogacony o takie elementy, kiedy już na początku wiedziano, że się nie uda ta prowokacja krakowska, wprowadzono kolejny element, to był proces biskupa Kaczmarka oraz tak zwana sprawa polonowska. Miano właśnie w tym terenie między Kielcami a Krakowem pokazać, że Kościół to są bandyci, duchowieństwo zwłaszcza, to są przestępcy, a środowisko kościelne to jest środowisko, które należy zupełnie niwelować i należy zupełnie zniszczyć. Ja o innych sprawach dzisiaj nie będę mówił, tylko będę mówił o samych tych represjach, które właśnie dokonują się na tym styku tych właśnie dwóch województw, gdzie jedno województwo służy pomocą drugiemu wyszukiwaniu tych kapłanów, represjonowaniu, przekazywaniu sobie wzajemnych informacji, tak jak w przypadku chociażby koło księdza Gadomskiego czy Owockiego. Były też inne formy współpracy między tymi dwoma województwami, ale może to wyjdzie nam w trakcie. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o parafie, które leżały na terenie województwa krakowskiego, a przynależały do diecezji kieleckiej, w powiecie krakowskim, nie w mieście, tylko w powiecie krakowskim, była to parafia Goszcza. Później mamy tutaj wypisane po prawej stronie, popatrzcie tylko na ilość, to są parafie powiatu miechowskiego. Dalej mamy powiat olkuski, z tymi dwoma słynnymi miejscowościami Racławice i Gomeryńce, które przechodzą z jednej do drugiej diecezji. To są kilkanaście parafii i oczywiście jeszcze mamy powiat Proszowicki. To w sumie kilkadziesiąt parafii, które właściwie podlegają pod biskupa Kieleckiego, a leżą w innym województwie. To by wymagało specyficznej czujności wszystkich, zarówno i Służby Bezpieczeństwa, wcześniej Urzędu Bezpieczeństwa, jak i Milicji Obywatelskiej, jak i czynników partyjnych.
biskupi niekiedy byli przekonani, że skierowanie na inny teren kapłanów niż swojego własnego województwa uchroni od represji. Było zgoła inaczej. Analizując katalog, jakie represje, jakie były prowadzone na duchowieństwo, mamy, proszę Państwa, według mnie 36 różnych elementów działań represyjnych. Tak jak tutaj wspomniano na początku, nam się dawniej wydawało, że do represji należy zaliczyć areszt, więzienie, albo tylko jakieś takie działania związane właśnie z poniżaniem, z upodleniem tych kapłanów więzienia. To jest tylko niewielka forma represyjna i ona się ogranicza w sumie do kapłanów na terenie diecezji kieleckiej i diecezji krakowskiej razem wziętych, może w sumie razem z zakonnikami, siostrami zakonnymi około 200 osób więzionych, aresztowanych. W tym były także areszty, kiedy trzymano kogoś przez kilka tygodni, kilka miesięcy, gdzie prokuratura, zwłaszcza wojskowa, wydłużała pobyt w areszcie, ale właśnie do niczego to nie prowadziło. Taki pobyt w areszcie czy więzieniu był uciążliwy z dwóch powodów. Po pierwsze, stawiano zarzuty, to były imaginacje, bardzo często powołują się na takie paragrafy, z których można było skazać na karę śmierci, czy to był kodeks Wojska Polskiego, czy mały kodeks, to prawodawstwo jest znane powszechnie, albo też starano się tym w areszcie i więzieniu kapłanom, zakonnikom, siostrom zakonu bardzo mocno życie utrudnić. Jedna sióstr zakonnych, siostra Serafitka, opowiadała, że wielokrotnie prowadzono ją w zamku rzeszowskim, gdzie okresowo przebywała, tam było wówczas więzienie, na przesłuchania, takim korytarzem, za którym słychać było wołanie: nie strzelajcie, nie zabijajcie, nie jestem niewinny. Następnie rozlegał się strzał i była cisza. Oczywiście były to działania prowokacyjne, to samo, tak samo Woźniak pisze w zawody karze reakcji, gdzie opisuje pana żonce, to samo właśnie, te same były działania. My dziś o tym wiemy, ale obie więźniowie oczywiście o tym nie wiedzieli. Przesłuchania, które trwały po kilkanaście godzin w latach 50. w związku ze sprawą biskupa Kaczmarka, w związku z procesem Kurii Krakowskiej, takie właśnie były prowadzone przesłuchania, kiedy zmieniali się ci, którzy przesłuchiwali, co kilka godzin, natomiast przesłuchania trwające 10 godzin, 12, 20, wydaje się, że często były na porządku dziennym. Nieścisłość w protokole powodowała, że prowadzono kolejne właśnie takie można powiedzieć, dalsze działania operacyjne. Oczywiście postępowali śledczy, postępowali według jednej zasady. Jak jest koń, to i komando musi się znaleźć. To była taka sowiecka zasada, więc jeśli jest jakaś okazja, należy do tego jakąś karę dostosować i coś innego musi się po prostu znaleźć. Były to oczywiście działania zmierzające do tego, żeby spenetrować danego kapłana, wszystko się o nim dowiedzieć i zawsze takie przesłuchania kończyły się jednym. Wszystkiego nam nie powiedziałeś. I za pomocą tej zasady kija marchewki, straszenia, wdrożenia, staram się wydobyć jeszcze więcej, zwłaszcza takich materiałów, które nie obciążały samego kapłana, ale obciążały innych. Taka była metoda działań sowieckich. Proszę Państwa, kiedy popatrzymy na ten katalog, on tutaj zawiera kilkanaście stron. Proszę zobaczcie, więc mamy na samym początku, mamy współpracę z AK, z Winem czy Narodowymi Siłami Zbrojnymi. Więc to wszystko, co było robione w przeszłości. Księdza Humpole, który był kapelanem przedwojennym Piłsudskiego, oskarżono o to, że współpracował z władzami sanacyjnymi. Mówię tutaj o kapłanie, który w latach 50. powrócił z Rumunii z internowania do Polski. Na tej podstawie został oskarżony. Wykupił się, ponieważ podpisał zobowiązanie o współpracy. Różnego rodzaju oskarżenia o domniemany udział w siatkach szpiegowskich, bardzo często posiadanie broni, która była podrzucana, albo też nabory. Wszelkiego rodzaju takie oskarżenia, że dany kapłan, wiedząc z pracy duszpasterskiej, albo na przykład ze spowiedzi, że ktoś był żołnierzem podziemia, nie informował władz.
wielu właśnie kapłanów zostało w ten sposób oskarżonych o współpracę, że na przykład spowiadało partyzantów, albo udzielało ślubu tymże partyzantom, albo też, że udzielali jakiejś pomocy. Na terenie właśnie tutaj tej części południowej diecezji kielerskiej były też takie oskarżenia, że niektórzy kapłani współpracowali z ukraińską powstańczą armią. Rzeczywiście kilku kapłanów, między innymi byłby to ksiądz Sobolewski, który był wyświęcony jako kapłan obrządku wschodniego i kiedy trafił do pracy, bo już podczas wojny na teren Kielczyzny, biskup Kaczmarek przyjął go od diecezji, on był celebsem, nie miał żony, więc nie było problemu, by pracował w tymże obrządku. No to właśnie został po wojnie oskarżony o to przez jednego z milicjantów, że on przewodził jakiejś bandzie ukraińskiej, że był nacjonalistą, no i na tej podstawie byłby represjonowany. Za jakąkolwiek próbę pomocy materialnej czy innej również byli prześladowani. Ja nie będę tutaj, proszę Państwa, wymieniał tych wszystkich tutaj, można powiedzieć, takich występków, jak to nazywano. Natomiast jeżeli cokolwiek było przeciwko państwu polskiemu, a raczej nie tyle państwu polskiemu, co po roku 50. PRL, a wcześniej sojuszowi polsko-sowieckiemu, to nazywano to materiałem kompromitującym moralnie. Bardzo często, kiedy czytamy różnego rodzaju oskarżenia, to dowiadujemy się, że dany kapłan skompromitował się moralnie. Można się domyślać oczywiście, że chodzi o faktyczną kompromitację moralną. Występowanie przeciwko Związkowi Sowieckiemu było no, właśnie tym takim zachowaniem niemoralnym według tych moralistów komunistycznych. Dlatego też bardzo często takie mamy zachowania. Jakieś nawet drobne kolbotaż, jakiś kałtek, czy ołtarski, czy różańcy. Bardzo często podczas odpustów różnego rodzaju takie gramy, kiermasze prowadzone przez siostry zakonne, przez braci zakonnych, którzy chcieli w ten sposób jakoś wspomóc i sprzedawali różańce, medaliki, byli zamykani i przez kilka miesięcy trzymani w więzieniu, bo właśnie nie płacili z tego powodu podatku. Proszę Państwa, popatrzcie dalej, mamy kolejny ciąg właśnie tych wszystkich tutaj elementów, które służyły do tego, aby tych kapłanów tutaj oskarżyć, ale organizowanie jakichkolwiek procesów, nagłaśnianie kościołów, wymieszanie głośników na zewnątrz kościoła, tak zwanych megafonów, jak to prawie jak nazywało, nabywanie różnych materiałów budowlanych, niekiedy nabywanie...